Na samym początku bardzo ważne jest to, że jeżeli dzisiaj myślicie, żeby wejść w deweloperkę, żeby zacząć budować, to trzeba sobie określić, co chcecie robić. Bo jeśli chcecie po prostu budować i traficie coś po prostu, to może się okazać, że to będzie albo za małe, albo za duże, albo po prostu nie możecie liczyć na to, że to, co wam się trafi, działka się trafi, będzie idealna. Lepiej sobie to zaprojektować na wasze siły i zamiary i możliwości i chęci, niż szukać czegoś i do tego dostosowywać to, co wy zrobicie. Bo jak coś traficie fajnego, to może was to, możecie tego nie dać dociągnąć do końca. I ja mam pewną rekomendację z tym związaną, prawda, dla osób, które chcą zacząć, bo jakby mamy trzy takie możliwości w ogóle. To pierwsza z opcji to jest, jeżeli chcemy budować, zacząć od bardzo, bardzo małej skali, prawda? Czyli to jest domek jednorodzinny, wolnostojący, czy jakiś bliźniak malutki. Druga opcja to jest coś, co ja uważam, że jest najbardziej optymalne do tego, żeby zacząć. Bo to jest większe od tego, ale niewiele droższe od tego, a jakby daje wiele większą skalę, można na tym dużo więcej zarobić, bo chodzenie za pozwoleniami jest tyle samo dokumentów, albo bardzo podobna ilość, żeby wybudować takie osiedle, taki czworak, gdzie są 4 lokale, około 600 metrów i taki domek. Jest niewiele więcej dokumentów przy tych inwestycjach. One są trudniejsze i tak dalej, ale z punktu widzenia inwestora, który biega za tym tematem, albo biega za tym tematem, jest podobna ilość roboty. Czyli tak naprawdę sprawę mi się już na przykład nie opłaca budować takich tematów, bo one absorbują tak samo czasu, jak te dużo większe, na które mam możliwości. I to, co ja rekomenduję, to jest to, żeby, jeżeli ktoś chce wejść i na przykład wychodzi z innego biznesu, albo wychodzi z flipów, albo chce przejść z flipów na deweloperkę, to uważam, że najlepszą opcją jest zrobienie czegoś, co ma kilka lokali na sam początek. To uważam, że jest jakby najbardziej optymalny projekt co do zaangażowania waszego czasu, ale też do ryzyka i do kapitału, który wsadzicie. I teraz poopowiadam trochę o tym projekcie, ponieważ uważam, że jakby on jest najbardziej optymalny do tego, żeby zacząć ten biznes i żeby po prostu na nim zarobić. Patent tego budownictwa polega na tym, że działka, na której stoi ten budynek, to jest działka pod 2 bliźniaki. I tutaj jest ściana między 2 bliźniakami. To jest jeden dom jednorodzinny, to jest drugi dom jednorodzinny. Tutaj jest ściana między lokalami w domu jednorodzinnym. Czyli ja wybudowałem 2 domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i każdy z tych domów ma po 2 lokale mieszkalne. Czyli można powiedzieć tak, gmina przewidziała w tym miejscu domy, ale można powiedzieć, że trochę naciągnąłem warunki zabudowy na to, żeby tam trochę bardziej zrobić więcej chłonności i żeby wyszła komercyjny projekt. Dlatego byłem w stanie dać więcej za działkę niż Kowalski, który chciałby tam sobie postawić malutki domek jednorodzinny. Po prostu byłem w stanie dać więcej, bo ja mam komercyjne zamiary i na tym zarobię, dlatego mi się bardziej to opłaca. I teraz akurat w tym projekcie trzeba było zrobić garaże podziemne, tutaj ze zjazdem, z tego względu, że działka była tak mała, że nie było w ogóle innej opcji. Trzeba było zrobić kondygnację -1 z garażami, każdy segment ma swój garaż i tak samo każdy segment ma swój ogródek. I pokażę wam, to jest akurat wizualizacja salonu tego budynku, bo one są w stanie deweloperskim w tym momencie, jeszcze nikt z lokatorów nie wykończył tego budynku, ale to jest salon, to jest druga strona, gdzie widzicie, mamy część dzienną, mamy aneks kuchenny z możliwością zamknięcia, bo ma swoją niezależną kuchnię. Ważne jest to, żeby szerokość tego segmentu nie była za wąska, tam jest około 6,5 metra, to wystarczy. Bo ja widziałem segmenty parę lat temu, które miały 4. To nie były komfortowe, to były takie w stylu belgijskim, powiedziałbym. Klatka schodowa na 60 cm. I tak one wyglądają, jeżeli chodzi o takie rzuty i rzuty 3D. To tutaj mamy garaż dwustanowiskowy, w tym przypadku. Salon wygląda w ten sposób, gdzie tu mamy kuchnię i możemy w każdej chwili tą kuchnię zamknąć. Jest opcja na kominek, są schody i minimum 3 sypialnie, które muszą tam być. Taki segment ma na kondygnacji około 50 metrów. czyli jest takim optymalnym, bo parter ma z kuchnią 50 metrów, to wystarczy naprawdę, żeby komfortowo mieszkać. I sypialnie mają od 10 do parunastu metrów, nawet ta jedna sypialnia w innym układzie ma garderobę. To jest projekt, który, można powiedzieć, jest odpowiedzią na potrzeby klienta, który mówi o tym, mam mieszkanie 80-metrowe, 100-metrowe, ale już mam dosyć tych sąsiadów, już mam dosyć tego wszystkiego. Chciałbym mieć swój prywatny garaż, a nie stać na płycie albo pod blokiem. Chciałbym mieć kawałek ogródka przynajmniej, żeby sobie siąść na tarasie, wypić kawę, zrobić grilla. I chciałbym mieć coś jako quasi domek, bo to nie jest dom. To jest mieszkanie, ale ludzie traktują to jako swój dom. Czyli oni w swojej mentalności, kupując taki lokal, kupują w pewnym sensie dom. I oni twierdzą, że mieszkają w domu, bo faktycznie można się czuć jak w domu, mimo tego, że prawnie to jest lokal mieszkalny.